tłum ludzi, piękna pogoda, jasna góra, wielka pokuta. Spotykam człowieka, który w krótkiej rozmowie mówi z takim entuzjazmem o Maryi i o obecności na Jasnej Górze, że kiedy wracam do redakcji, postanawiam sprawdzić, kto to jest i co się okazuje. Piotr Chomicki przemierzył, pokonał ponad 6000 km pieszo z Polski do Ruandy, do Kibeho, do Sanktuarium Maryjnego. Założył fundację Holy Mary Team i po długim czasie od tamtego momentu, od spotkania na Jasnej Górze, dociera do nas Piotr Chomicki, którego bardzo serdecznie witamy w studiu. Dzień dobry, szczęść Boże. Piotrze, jak to się stało, że pokochałeś Maryję? Jak to się stało? No to jest długa historia tak naprawdę, bo zanim się kogoś pokocha, trzeba go poznać. Spotkać przede wszystkim, dać się poprowadzić, w tym przypadku akurat moim, tak się zadziało. I to trwało trochę lat. Ja cały czas od 2010 roku nawiązywałem relację z Marią, która mnie cały czas prowadziła na nowo w moim życiu. No i w pewnym momencie akurat tak, zacząłem ją kochać po prostu tak za to, że prowadzi mnie do Jezusa. No dobrze, ale powiedz coś o sobie. Kiedy zaczynałeś odkrywać w życiu swoim maryjność, to w jakim byłeś miejscu, co robiłeś? No byłem w miejscu innym całkowicie niż teraz, bo przez wiele lat byłem menadżerem, więc funkcjonowałem w biznesie. Kryzys sprawił to, że musiałem jakoś inaczej spojrzeć na to, co się dzieje, na swoje życie. No i wybrałem się właśnie w takiej bardzo dużej potrzebie do Matki Bożej tutaj na Jasną Górę. W momencie, kiedy był bardzo duży problem ekonomiczny i też mnie dotknął, poprosić Matkę Bożą o pomoc po 15 latach rozłąki, czyli takiej nieobecności na łonie Kościoła katolickiego, nieobecności, braku relacji z Panem Jezusem, z Kościołem, z Eucharystią. No i wtedy akurat przyjechała Matka Boża po prostu poprosić o pomoc. O konkretną? O konkretną i to dużą. Spełniła się prośba? W przeciągu 30 dni. Nie wiem, jak ona. Tak, to był mały cud. Dla mnie to było takie potwierdzenie. Pierwsza sobie uświadomiła, że Maria jest, że ona jest żywa i że ona wspiera i pomaga faktycznie, bo wysłuchała mnie. Wtedy zadział się faktycznie taki cud. No i to był taki początek relacji, gdzie ja zacząłem na nowo chodzić z powrotem do kościoła, tak, co tydzień w niedzielę. Więc zobaczyłem, że Maria jest, że Maria pomaga, że Pan Jezus też wysłucha, więc dla mnie to był po prostu mały cud. To była jakaś dziura budżetowa. Tak, dokładnie tak. I dla mnie tak po ludzku, chociażby się patrząc, nie sposób było odmówić Marii tego nowego zaproszenia, skoro ona mi tak po prostu pomogła, no to ja myślę sobie, oczywiście dzisiaj wiem, co się wydarzyło wtedy, bo to było zaproszenie do nawrócenia. Które trwało. A nie zaproszenie, żebym po prostu na nowo przychodził do kościoła co niedzielę i chodził tak w sposób tradycyjny. To nie było, to nie tak kompletnie chodziło. Maria po prostu miała bardzo konkretny plan, ponieważ przez wiele lat swojego życia realizowałem się, podróżowałem, można powiedzieć, dużo osiągnąłem, tak? Ale jednak kryzys sprawił to, że okazało się, że wszystko jest po prostu takie kruche i że w krótkim czasie naprawdę można osiągnąć po dużo prostu... Dużo i stracić. I stracić, dokładnie tak, a że życie jednak bez Pana Boga, bez takich wartości, gdzie jednak człowiek stawia w dużym stopniu na siebie i na swoje umiejętności, wiedzę i w tym wszystkim w pewnym sensie myśli, że jest Bogiem. Oj, to jest bardzo niebezpieczne. I mówiłeś. Pan Bóg do tego dopuścił, do tego kryzysu, tak jak i na świecie, tak i u mnie, ale dla mnie to było właśnie to zielone światło, zaproszenie do Pana Boga, dokładnie Matki Bożej, znaczy dokładnie Pana Boga, przez Maryję, tak, przez Maryję, żebym po prostu z powrotem wrócił. I tym sposobem Maria mi właśnie pokazała, że ona jest w stanie prosić każdą łaskę u swojego syna, niezależnie od kwoty. Oczywiście to nie jest tak, że dzisiaj na przykład też ja proszę taką kwotę. Nie, absolutnie. Dzieją się inne małe cuda, dzieją się trudności, różne przeciwności, ale z Marią to wszystko można po prostu przejść. No właśnie, ale powiedzmy o tej drodze i o tym przejściu, pokonaniu.
ponad 6 tysięcy kilometrów, bo zanim wyruszyłeś w tą pieszą drogę, no to też dostawałeś znaki, że powinieneś tam pojechać do Kibeho. Tak, to znaczy pierwszy taki znak był w momencie, pierwsze takie natchnienie, można powiedzieć, było w momencie, kiedy będąc w Giedrzwałdzie w 2010 roku, pod koniec sierpnia, też dowiedziałem się kilka miesięcy wcześniej. 2010 rok to był w ogóle taki mój rok pierwszego nawrócenia, głównego nawrócenia, gdzie Maryja poprzez różne orędzia, różne objawienia prowadziła tak siebie. Dokładnie. Najpierw zapoznawałam się z tymi orędziami, czyli chciałam poznać po prostu Maryję, co ona mówi, w jakim celu ona się objawia, wszystkie zatwierdzone głównie przez Kościół. Mówisz o tych orędziach w Kibeho. Mówię o tych takich ogólnych orędziach, ale także z Giedrzwałdu, dlatego one mnie zainteresowały, dlatego tam pojechałam. Ale to też był plan Maryi, żebym pojechał do Giedrzwałdu. Jak dzisiaj mogę tak śmiało powiedzieć od serca, że po ludzku no, nie miałem, nie byłem wcześniej jakimś pielgrzymem czy człowiekiem, który jeździł po różnych sanktuariach i to się dopiero w 2010 roku zaczęło dziać. I będąc właśnie w Giedrzwałdzie w księgarni właśnie jakimś cudem po prostu trafiłem na książkę o orędziach Matki Bożej właśnie z Kibeho. Tą książkę szybko kupiłem, szybko przeczytałem jeszcze tego samego wieczora i poczułem takie bardzo zaproszenie do odwiedzenia Kibeho, żeby tam polecieć, ponieważ ja trochę podróżowałem po świecie, to ani byłem jeszcze w Afryce, na kontynencie afrykańskim, ani w Rwandzie tym bardziej, to stwierdziłem, że po prostu tak, tam będę chciał po prostu polecieć, nie wiem, za pół roku znajdę sobie, nie wiem, dwa tygodnie czasu i tam po prostu polecę. Ale jednak po dwóch tygodniach stwierdziłem, że nie polecę tamto miejsce, ale pójdę. Tak, to było w 2010 roku i tak sobie założyłem, że za dwa lata wyruszę. Przygotuję się w odpowiedni sposób, rozeznam to, czy to jest takie moje pragnienie, czy to jest zaproszenie faktyczne Matki Bożej do pielgrzymowania, bo jednak, co innego pielgrzymować przykładowo z Warszawy do na Jasną Górę 7 dni, czy tam 10 dni, tak? A co innego kilka miesięcy. A co innego to dokładnie zostawić wszystko i kilkanaście, właściwie 11 miesięcy pielgrzymowałem, więc to była kompletna, można powiedzieć, taki reset, tak, w moim w ogóle życiu, czyli zostawienie tego wszystkiego i takie rozeznanie też, bo z jednej strony akurat, czy ta pielgrzymka jest mi pisana, czy to ale jest plan Maryi. Ale dwa lata rozeznawałeś to chyba. Tak, dwa lata rozeznawałem, dokładnie. Dwa lata rozeznawałem, a to był czas rozeznania, czyli przemadlania, tak, ale to zbliżałem się jeszcze bardziej do Pana Jezusa, bo sama modlitwa akurat, Panie Boże, czy Ty chcesz, czy to jest pochodzi od Ciebie, to nie tak do końca wyglądało, ponieważ systematycznie chodziłem już na Eucharystię, nie tylko co tydzień, ale czasami nawet trzy razy w tygodniu, więc to było też tak, że zmiana moje życie duchowe też się zmieniało, może egzystencjonalne też się zmieniało. Wcale nie szło w tym kierunku, jakbym chciał. To ja bym powiedział, że duchowo szedłem do góry, a pewne rzeczy po prostu szły całkowicie innym torem, w ogóle nie po ludzku. Ale to wszystko sprawiło to, że Pan Bóg też mi potwierdzał poprzez straty, które ponosiłem, że to Kibeho jest mi pisane, i po roku, dokładnie w 2011 roku, czyli rok po takim spotkaniu się po raz pierwszy z tymi orędziami, a rok przed, czyli w środku otrzymałem takie konkretniejsze potwierdzenia od Maryi. To było takie. Możesz zdradzić? Tak, oczywiście. Przypadkiem, to akurat nie było przypadku. To był pewien wrześniowy dzień. Zostałem nagle jakby z biura wyciągnięty na 18 na mszę świętą. I pojechałem, ponieważ jestem z decyzji warszawsko-fraskiej. Tam bardzo rzadko przyjeżdżałem, więc byłem zdziwiony, bo po drodze miałem kilka kościołów, więc mógłbym spokojnie iść na prześwięto gdzie indziej całkowicie, ale jednak pojechałem do katedry, coś mnie po prostu ciągnęło tam, żeby po prostu pojechać i to nagle właściwie można powiedzieć, bo pracowałem, była 17:15 czy 17:20, czy nawet około 17:00 i praktycznie wychodzę z biura i jadę. I co, miałeś jeszcze jakieś takie potwierdzenie, że to jest... Tak, no właśnie jak przyjechałem do katedry, wszedłem na teren, mój znajomy do mnie zadzwonił, tam miała być taka niezbyt sympatyczna rozmowa. Zawodowa? Zawodowa, tak dokładnie.
ale stwierdziłem, że porozmawiam z nim jeszcze przed mszą świętą. Nie chciałem się rozpraszać po prostu, tak chciałem się dobrze przygotować do mszy świętej, czyli tak troszeczkę pomodlić się. W momencie, kiedy z nim rozmawiałam, podszedł do mnie czarnoskóry mężczyzna i zapytał się, gdzie jest zakrystia. Poprosiłem go, żeby chwilkę poczekał, skończę rozmowę i chwilę potem skończyłem rozmowę, powiedziałem akurat, że tam jest niedaleko, tam jest wejście, tak. Przy okazji, jak zobaczyłem, że mamy czarnoskórego mężczyznę i mówi po polsku, zapytałem się, skąd jest, a mówi, że jest z Rwandy. I w pewnym momencie wiedziałem. Miałeś już przyjaciela z tamtych stron. Tak. A w pewnym momencie akurat zapytałem się go, czy był w ogóle w Kibeha. On mówi, tak, był 3 razy w Kibeha. Mówi, wow, coś niesamowitego. Spotykałem człowieka, a który z Rwandy i z miejsca, o którym myślisz, żeby dotrzeć. Tak, dokładnie tak. On dodatkowo wyciągnął mi dowód, bo miał już polskie obywatelstwo. I miał na imię Alfonsin. Czyli tak samo jak jedna z 3 widzących w Kibeho. I po prostu jak zobaczyłem jego imię, to po prostu... Wiedziałeś, że to musisz wyruszyć. Jeszcze to nie było to. Jeszcze nie to. Wszedłem do kościoła na mszę świętą, okazało się, że to był 15 września, czyli Dzień Matki Bożej Bolesnej. A sanktuarium jest właśnie pod wezwaniem w Kibeho, pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. I po powrocie, po tych wydarzeniach tak naprawdę bardzo takich prostych, tak? Pan Bóg w bardzo prosty sposób potwierdził mi, chociaż bardzo zaskakujący. Wszystko tak poukładał to do sekundy, prawda? Że ja nie poszedłem od razu na mszę, jednak odebrałem ten telefon, chwilę porozmawiałem i te wszystkie rzeczy musiały się wydarzyć, żebym spotkał tego człowieka, który właśnie jest z Rwandy, który ma na imię Alfonsin, czyli tak jak jedna z widzących. I 15 września to się działo. Po prostu byłem porażony. Dla mnie to był bardzo jasny znak, że Kibeho jest mi dane. Jeszcze przez kolejny rok rozoznawałem. Powiem, co ciekawe, znaków takich mocnych już nie otrzymywałem, aczkolwiek każdego dnia przez te 2 lata w sercu moim się pojawiało takie Kibeho, każdego dnia. To było, nawet nie myślałem o tym, tak? Po prostu jakby Maryja... Dudniło, tak. Tak, dokładnie tak. Kibeho każdego dnia, tak? Kibeho, Kibeho. I sobie nie tak dawno o tym przypomniałem właśnie, że to też było takie potwierdzenie. Maryja przypominała mi, żebym po prostu myślał po prostu o tym. A wszystkie wydarzenia działy się właśnie po to, takie moje egzystencjonalne, zawodowe, żeby właśnie wyruszyć pielgrzymkę. Co ważne, Nie byłem do końca, wiedziałem, że to jest zaproszenie od, takie czułem, tak, że to jest zaproszenie od Maryi do pielgrzymowania, ale nie byłem do końca tak po ludzku przekonany, czy wyruszyć. Bo my często chyba chcemy bardzo tak namacalnie, chociaż ty dostawałeś jakieś znaki, ale no, myślimy rozumowo, prawda? Tak. Racjonalnie. Ty zdecydowałeś się, ale... Jak twoi bliscy na przykład zareagowali, że wyruszasz pieszo? No byli w szoku, tak? Byli w szoku, rodzina, znajomi byli w szoku. Więc tutaj to po prostu moja mama się popłakała, bo co ty w ogóle robisz? Jak? Gdzie? Na pieszo? Ale ty byłeś pewien, że po prostu to jest tak, ja zresztą dokładnie droga. Tak, tym bardziej, że ja poinformowałem akurat najbliższych tydzień przed wyruszeniem pielgrzymkę, także ja nie mówiłem tego wcześniej nikomu, praktycznie nie dzieliłem się z tobą, bo chciałem, znaczy czułem, że po prostu ludzie bliscy będą mi chcieli na przykład nie wiem, odwieźć się od tej pielgrzymki, co ty w ogóle robisz, nie wiem. Całe życie co robisz innego, teraz takie wariactwo po prostu. No rozumiemy chodzić do kościoła, na jakaś przemiana i blisko być Pana Boga, ale takie rzeczy, rok czasu. Zdradź nam kilka rzeczy związanych z tym pielgrzymowaniem. Ponad 11 miesięcy, czy 11 konkretnie miesięcy 11 w drodze. 11 miesięcy, tak. Kilka kontynentów. I tak naprawdę, zanim tam dotarłeś, co to była za droga dla ciebie? Przede wszystkim to, co mi towarzyszyło od samego początku wyruszenia, to zaufanie i zawierzenie Matce Bożej. Wiedziałem, że tej pielgrzymki nie dojdę do Kibeho nie ufając. Już niezależnie od tego, że czułem właśnie, że to jest zaproszenie jej, więc w ciemno po prostu Maryi zaufałem, że jeżeli tyle znaków, takie rzeczy się po prostu dzieją i mam wyruszyć do tego Kibeho, to ja w tym momencie muszę ci konkretnie zaufać, ale nie tak muszę w sensie oficjalnym, tylko od serca. Jestem cały twój, wyruszam w tę pielgrzymkę i niech się dzieje wola Boża podczas tej pielgrzymki. Dlatego, że były 3 rzeczy bardzo ważne. Rozeznanie, które zrobiłem, przygotowałem się duchowo dosyć dobrze. Drugą rzeczą było przygotowanie fizyczne i tutaj mogę zaskoczyć bardzo i sam się
do dzisiejszego dnia dziwię. Ja praktycznie w ogóle się nie przygotowywałem fizycznie do tej pielgrzymki, to znaczy planowałem oczywiście, dokładnie tak. Kilkanaście godzin chyba chodziłem tak troszeczkę z plecakiem po lesie, a tak to przez całe życie jakieś tam za biurkiem, więc nie prowadziłem też aktywnego trybu życia i byłem raczej z grupy osób pracoholików, gdzie cały czas po prostu pracują i robią deale i tak dalej, oczywiście formę miałem przyzwoitą, tak bym to powiedział, ale nie przygotowywałem, tylko tyle mi wystarczyło. Znaczy planowałem się przygotować jeszcze lepiej, znaczy planowałem się przygotować dobrze, ale po prostu nie wyszło, z braku po prostu czasu, więc te kilkanaście godzin tylko się przygotowywałem. To musiałeś to oddać i mieć zaufanie. Tak, dokładnie. Ile kilogramów niosłeś na sobie? Około 10 kilogramów, z czego sam plecak waży około 3 kilogramów, reszta to zawartość. Czyli podstawowe rzeczy, przebranie, kosmetyki i jakieś Pismo Święte, wiadomo, podstawowe rzeczy i to miało mi wystarczyć na rok czasu. Także żyłem bardzo, bardzo skromnie, można powiedzieć. Gdzie nocowałeś? We wszystkich miejscowościach, przez które pielgrzymowałem u księży. Natomiast w Europie, bo pielgrzymowałem z Giedrwałdu przez całą Polskę, później przez całą Europę, aż do granicy z Syrią. I w Europie mieszkałem albo w pensjonatach, albo u księży, albo gdzieś u osób świeckich na przykład, jeżeli ktoś mnie po prostu polecił. Mhm. Więc w taki sposób spałem. Natomiast w Turcji, no to praktycznie prawie zawsze, oprócz kilku miejsc w pensjonatach, bo wiadomo, akurat tam chyba w trzech tylko jedynie miejscach misjonarze mogą sobie tam odpocząć właśnie, bo to co innego być w pensjonacie, co innego też nocować jeden, czy tam odpocząć trochę u misjonarzy, prawda? No, a w Afryce też podobnie było. Miałeś kryzys podczas tej drogi? Nie miałem kryzysu, miałem to pragnienie właśnie dotarcia do takiej duchowej, dotarcia, zrealizowania woli Bożej, o tak bym to powiedział. Później się okazało jednak, że to jest dotarcie, to było właśnie tym celem. Wiesz, kryzysu nie miałem. Zastanawiałem się akurat, czy to... Łatwo nie miałem, bo przecież cały czas sam pielgrzymowałem, tak? No właśnie. Z różańcem. To z kim rozmawiałeś? Z Matką Bożą. Więc... A miałeś telefon? Tak, miałem telefon. Miałem podłączenie do internetu, więc miałem mapę, więc pod tym kątem akurat byłem tak... Przygotowany, no tak w podstawie po prostu, tak. Szaleństw tutaj nie było, nie szedłem z GPS-em. więc tutaj praktycznie cały czas modlitwa i to wystarczyło. Doszedłeś do Kibeho i... Doszedłem do Kibeho i podziękowałem Panu Bogu, że to, co było nierealne, to stało się realne, bo jeszcze do kilka wrócę, oprócz tego, że tych sił nie byłem przygotowany, więc to był cud, że przez całą pielgrzymkę praktycznie tylko raz chyba mnie noga zabolała i to nagle i po kilku minutach to odeszło. Myślałem, że to jest koniec pielgrzymki, to się dokładnie działo w Turcji znienacka. A cały czas praktycznie organizm funkcjonował, nogi szły, rwały się do przodu. Oczywiście gdzieś tam w Afryce było przemęczenie po prostu, ale to nie ze względu na pielgrzymkę, tylko ze względu na to, że w wielu miejscach, czy to w Etiopii, czy to w Ugandzie, tam gdzie nocowałem na przykład, była głośna muzyka do 3-4 rano i nie mogłem po prostu się wyspać. Udało się współpracować z wolą Bożą i z łaską Bożą, tak, w tym czasie. Bardziej zdany byłeś na łaskę Bożą. Tak, cały czas, absolutnie, w 100%. Bo innym kontynentem była Europa, na przykład pielgrzymowałem, a innym Afryka tak naprawdę, bo chociażby tam byłem narażony na porwania w Kenii. Bo było tam niebezpiecznie, była malaria, gdzieś tam on tam pieniędzy brakowało, one się już kończyły. Jestem w Afryce, no sorry, nie jestem w Polsce, nie jestem chociażby na zachodzie Europy, tylko po prostu jestem w Afryce. Więc jestem wiele tysięcy kilometrów od domu, znajomych, dokładnie tak. I bazuję tylko jedynie akurat na takim minimalizmie, minimalizmie, który w zupełności wystarczy, czyli na łasce, bo to był hardcore, ale też poznałem Pana Boga przez bardziej się połączyliśmy, tak, ja się z nim bardziej zjednoczyłem, zaufałem mu po prostu, bo bez tego doświadczenia pielgrzymowania akurat dzisiaj inaczej bym funkcjonował, a tak mogłem mu zaufać, zobaczyć, że wszystko poszło dobrze i doszedłem właśnie do Kibeho. No właśnie, doszedłeś do Kibeho i wspomniałeś o orędziach, prawda, Matki Słowa w Kibeho.
Może przypomnijmy te orędzia, tak. Bo to są ważne rzeczy. Matki Słowa z Kibeho, orędzie Matki Bożej, pilne wezwanie do skruchy i przemiany serc, diagnoza moralnego stanu świata, głęboki smutek dziewicy Maryi, wiara i brak wiary przyjdą niepostrzeżenie. To są słowa Maryi, które w tych objawieniach maryjnych dostrzegają młode dziewczyny, które ty też spotykasz w Kibeho. Jedną. Kolejne objawienia z Kibeho. Zbawcze cierpienie, módlcie się nieustannie i szczerze, kult Maryi, różaniec do siedmiu boleści dziewicy Maryi. Dziewica Maryja pragnie, aby zbudowano jej kaplicę. Módlcie się bez przerwy za kościół. To są objawienia w Kibeho 81 rok, 89. W tym przełomie, prawda, te objawienia Maryi, zatwierdzone przez kościół. Ty tam docierasz i te objawienia, o czym wspominałeś na początku, one trochę przyciągają cię do tego miejsca, prawda? I kiedy tam docierasz, to co, masz pragnienie spotkać osobę, która żyje i która była świadkiem tych objawień? Na pewno była duża ochota z mojej strony. Może inaczej to nazwę, nie ochota, tylko takie pragnienie, żeby po prostu spotkać się z tą osobą. Co ona ci mówi? Jakie to spotkanie? Bardzo miło mnie zaskoczyło, ponieważ podczas ostatniej prostej, czyli z Butares, takiej miejscowości do Kibeho, to jest taki odcinek właśnie jeden, gdzie odcinek, który liczy około 30 km, to jest droga taka piaskowa, nie asfalt. Asfalt jest w Rwandzie, tak główna droga, ale akurat to była piaskowa. Towarzyszyło mi kilka osób z Polski, między innymi właśnie ksiądz Andrzej Akacki, którego serdecznie pozdrawiam, który jest właśnie spowiednikiem Natalii. No, on napisał także książkę, zrobił doktorat właśnie na bazie orędzi maryjnych. Napisał książkę Mario, dlaczego płaczesz? Kibeho. I spotkanie, ale ja może dopowiem, że ja wywołałam tylko hasła tych orędzi, ale przecież na przykład pod takim hasłem głęboki smutek dziewicy Maryi kryje się to, że Matka Słowa bardzo się martwi brakiem wiary ludzi i ich zatwardziałością w grzechu na przykład. Czyli każdy z tych objawień mówi konkretnie coś do nas. Tak, te orędzia są skierowane, że Maria powiedziała wizjonerką, że orędzia nie są tylko skierowane do was, do Kibeho, do społeczności lokalnej, do Rwandy, ale także i do Afryki, całego świata. Więc tak sobie pomyślałem i te orędzia mnie też dotknęły, tak? One mnie bardzo, bardzo poruszyły. Co innego mnie poruszało w ogóle w życiu. Wcześniej. Więc wcześniej dokładnie tak. Takie rzeczy, ale w pewnym momencie akurat byłem już przygotowany na przyjęcie właśnie tych orędzi, że one mnie bardzo poruszyły. Wezwanie do nawrócenia, wiara i niewiara przychodzi, niepostrzeżenie. To mnie w ogóle bardzo... Bo ja też odszedłem bardzo w pewnym momencie akurat swojego życia od wiary. Niepostrzeżenie. I nagle niepostrzeżenie przychodzę z powrotem. Wiara i niewiara przychodzi niepostrzeżenie. To było dla mnie fenomenalne, że minęło już ileś tam lat, 30 lat, a to jest w dalszym ciągu jak najbardziej aktualne. I Maryja przychodzi właśnie do Afrykańczyków, do jakiejś wioski w Kibeho, ale to jest takie ponadczasowe i takie, można powiedzieć, globalne dla całego świata. Więc to wezwanie do nawrócenia akurat także, takie ogólne tak w orędziach, bardzo mnie to po prostu poruszyło. Poza tym zatwardziałość serc. Maria tam rozwijała, ponieważ to są najważniejsze akurat 10 takich punktów, które Maria poruszyła, ale właśnie ostrzegała przede wszystkim ludzi, że jeśli nie nawrócą, zejdą w czeluść, tak? Czyli zejdą w nicość. To tylko pokazuje, że jeżeli człowiek nie nawraca się, nie idzie w kierunku Boga i nie przemienia się, nie współpracuje z wolą Bożą, łaską Bożą i nie przyjmuje Pana Jezusa, idzie w innym kierunku. A jak spotkałeś osobę, która usłyszała od Maryi w objawieniach o tym, co Maryja mówi, to jakie było twoje odczucie i czy dowiedziałeś się czegoś nowego? To, co zachwyciło mnie w wizjonerce, to jej prostota. Niezwykła prostota i spokój, w jakim się wyraża. Pomimo akurat, że nie żyje w łatwych warunkach i łatwo nie ma, to jednak jest to oddana Matce Bożej. Zresztą Matka Boża poprosiła ją, żeby ona została właśnie w Kibeho. I tam według tam rozeznania, czy pomagała chociażby, jak teraz to wychodzi, księżom Palotynom w sanktuarium
spotkała się z pielgrzymami i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, zachwycił mnie spokój i patrzyłem w oczy osobie, która patrzyła na Maryję tak przez ileś lat. Od 81 do 89, więc mnie też to... Zaraziła cię trochę tym? Tak, tak. No, dla tym mnie to patrzeniem to i była życiem mnie wielka, dla mnie to była wielka naprawdę łaska. Jak przyszedłem do Kibeho, to właśnie to Natalii mnie przywitała. Właśnie, to Natalii była to właśnie jedyną osobą, która wyszła przed sanktuarium i przywitała mnie. Wracasz do Polski i postanawiasz działać i mówić o Maryi. Projekt, ruch Holy Mary Team zrodził się już w drodze? Nie, on się nie zrodził w drodze. On się zrodził w 2010 roku, zanim jeszcze idea pielgrzymki powstała w ogóle. Tak? Czy w takim razie droga utwierdziła cię w tym, że warto założyć taki ruch ewangelizacyjny? Tak, tak. Na pewno mnie utwierdziła z tego względu, że po pierwsze w maju 2010 roku akurat pojawiła się taka idea, żeby ewangelizować poprzez media społecznościowe. Jeszcze w 2010 roku YouTube był słabo jeszcze funkcjonował, dopiero się rozwijał, czy chociażby Facebook. Stwierdziłem, że akurat poprzez film, poprzez muzykę, akurat przez takie formy fajnie można ewangelizować, szczególnie właśnie młodych ludzi. Do mnie muzyka dociera, obraz dociera, film dociera, różne wywiady docierają, więc jak najbardziej fajnie było akurat poprzez takie formy, poprzez takie w takich przestrzeniach tworzyć i docierać właśnie do takich ludzi. Takich wątpiących. Jak ja, na przykład wątpiących, realizujących się, szukających, tak, ale nie spoglądających w ogóle na Kościół, albo spoglądających na Kościół w sposób taki z dużym dystansem, mówiąc delikatnie, prawda? Mm-hmm. Bo takich jednak w dalszym ciągu jest bardzo dużo ludzi i trzeba próbować, tak? Ale to był wtedy pomysł i stwierdziłem, że ja to zostawiam. Po kilku miesiącach pojawiła się właśnie ta idea pielgrzymowania do Kibeho. I w momencie, kiedy rozpocząłem pielgrzymkę, kiedy wyruszyłem w drogę, to stwierdziłem, że 12 dokładnie tak, dzień po rozpoczęciu roku wiary, ja tego nie planowałem, ja pielgrzymowałem w rok wiary dokładnie, czyli na początek i praktycznie dokładnie tak. Rok wiary zakończył. Ja dokładnie nie planowałem tego, to był, Pan Bóg widać jest lepszym specjalistą, ma w kalendarz u siebie. To trzeba mu zaufać. Tak, trzeba mu zaufać, jest lepszym planistą absolutnie i wie co i jak. I pielgrzymka była także rozeznaniem, czy otworzyć ten ruch, czy założyć. Bo też nie wiedziałam, co z czym się jedno. Znaczy, jestem menedżerem, więc potrafię projekty realizować, ale jeszcze trzeba mieć do tego powołanie, pewną duchowość, trzeba chcieć, trzeba zrezygnować z siebie tak naprawdę. I rozeznając poprzez modlitwę, czy założyć, czy nie, no to będąc już w Kibeho, dostałem takie w sercu potwierdzenie, że założyć, spróbować. Jednak jak wróciłem z Kibeho, z powrotem do Polski, to tak przez 2-3 miesiące stwierdziłem, nie. Za dużo rezygnacji, tak? Tak. Nie, no, trzeba siebie poświęcić. Tak, no, wchodzę w przestrzenie, które są dla mnie do końca nieznane, tak? Ewangelizacja, Kościół, funkcjonowanie, że tak powiem, wśród takiej nieznanej mi rzeczywistości która tak naprawdę nie jest komercyjną, tak? Przestrzenią, więc nie wiem. Jak to będzie mentalnie, muszę się przestawić. Znaczy, już byłem przygotowany poprzez tą pielgrzymkę. Ale jednak gdzieś tam się pojawiał lęk. Czy na pewno taką ewangelizację to nie był lęk. Nie. To nie był lęk. To czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo ja też w naturze mam osobę, która lubi ryzykować. Do tego się nie bałeś. Tak, tego się nie bałem, tylko po prostu no... czułem nosem, tak po ludzku mówiąc, że będzie dużo pracy i nie wiem, w co się do końca pcham, wiedząc o tym, że taki ruch, taka idea jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. I dochodząc do Kibeho, jeszcze wrócę do tego, bo tak, wcześniej tak. Zapytałaś, co się stało. Mówię, i ja po tej całej rocznej pielgrzymce czułem, jakby Pan Jezus właśnie wyszedł, oto On mnie przywitał. Ponieważ dochodząc do Kibeho, ja poczułem, że spotkałem się duchowo z Panem Jezusem. To właśnie był ten moment, że ja musiałem rok iść, żeby to odkryć. I to nie jest tak, że ja wykonałem pewną pracę, znaczy no, taką solidną tak, przez rok czasu, ale to wierny. Pan Jezus wszedł do mojego serca i właśnie dał mi siebie.
I to był moment tak naprawdę przełomowy nie tylko w moim życiu, ale także, który zadecydował o tym, że, żeby realizować ten ruch, tą ideę ewangelizacyjną. Bo bez spotkania z Panem Jezusem to w ogóle nie szłoby, nic się by tutaj nie kleiło. To byłby tylko jedynie ruch jakiś społeczny. Działanie. Działanie po prostu, tak, ale spotkanie z Panem Jezusem, wiem kogo ogłoszę, jak działamy, prawda? Oczywiście nie wszystko się udaje, nie zawsze jestem święty, tak? Ale wiem, że Pan Jezus jest naszą największą wartością. I z jednej strony działam, zapraszam ludzi do współpracy, działamy też w zespołach. Dzisiaj nie jesteś sam. Dzisiaj nie jestem absolutnie sam, ale też widzę, ile ludzie przeżywają problemów i dylematów. Moi rówieśnicy. Bardzo, 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 bardzo dużo. I czujesz się, że możesz, pomóc w jakiś sposób, tak? Czuję się powołany do tego, żeby pomagać ludziom, tylko może nie indywidualnie, czy nie osobiście, żeby do każdego wychodzić, bo to są duże dylematy życiowe, ale nasza misja jest, działanie ewangelizacyjne jest oparte właśnie na produkcji, na tworzeniu pewnych materiałów i wychodzenia bardzo szeroko do ludzi. Bardziej można powiedzieć do inspirowania, do zmiany sposobu myślenia, do pokazywania, że można żyć inaczej, że Maria... Do wychodzenia dokładnie takich, tak. Ścieżek, bo, które nie zawsze są dobre. Dokładnie, bo my nie prowadzimy formacji, ale chcemy ludzi po prostu inspirować, zapraszać, że można żyć inaczej, że można Pana Boga zaprosić do swojego życia. I to też poprzez właśnie powołania, ale także swoje doświadczenie wiem, że Pan Jezus zmienia nasze życie i że jest przyjęty tak na serio, na poważnie, jeżeli... powiemy mu tak, naprawdę w naszym życiu zaczną się dziać cuda. Może nie tak, jakbyśmy oczekiwali, ale samo spotkanie... Ale dobre według niego cuda. Ale dobre według niego, to jest ta wola Boża, tak? To oddanie. Nie jest to takie proste, ale właśnie wy na pewno w tym pomagacie, bo chociażby najnowsza akcja Pokochaj Maryję, to jest krótkometrażowy film, który można zobaczyć w internecie. I ten film tak naprawdę właśnie pokazuje, że Maryja i bycie z nią może sprawić, że życie zmieni się na lepsze. I ja muszę tu powiedzieć o tym, że na przykład w tym spocie widzimy, że przychodzi do Maryi, która wciela się w takiego lekarza, pracoholik, osoba, która nie ma miłości, smutna, zakłamana, uzależniona. I tak naprawdę to pokazuje też, że przychodzą osoby niedoskonałe, a my często nie przychodzimy może do Maryi, nie przychodzimy do Jezusa, bo uważamy, że jesteśmy, nie wiem, grzeszni, niedoskonali. Chcieliśmy powiedzieć, pokazać, jaki jest faktyczny stan rzeczy, tak? A widzisz to w tym spocie siebie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, pracoholik. Tak, tak. Wcześniej. Pracoholik, dokładnie, tak. Tylko, że akurat nie myślałam już, nie myślę akurat, nie nawiązywałam akurat do siebie, bo koncepcja powstała 1,5 roku temu, a ona została nie tak dawno dopracowana przez scenarzystę i to on zaproponował kilka takich właśnie społecznych problemów, które po prostu mamy i zaproponował, że właśnie, żeby takie postacie wystąpiły, czyli tam są pokazane właściwie nasze problemy, nasze dylematy, którymi na co dzień żyjemy i właśnie chcieliśmy przedstawić Maryję jako lekarkę, bo ona faktycznie jest lekarką. Ona leczy nasze serca, nasze życie, przychodzimy do niej, ona nam wskazuje na Pana Jezusa, ona pomaga nam, wyprasza łaski. Przynosi nam Jezusa, pomaga nam po prostu, tak? Oczywiście też nie dzieje się tak od razu, jakbyśmy chcieli na przykład, tak? Za wstrzyknięciem palca. To jest też etap, to jest też proces i trzeba go po prostu przejść. Chcieliśmy pokazać właśnie, że w tym spocie Maryja jest właśnie lekarką naszych dylematów. No i na końcu wskazuje, kto jest tak naprawdę tym prawdziwym lekarzem, ale to już nie zdradzę szczegółów, bo zapraszam do obejrzenia naszego spotu na YouTubie, naszym kanale. Zapraszamy gorąco do obejrzenia tego spotu, zapraszamy do oglądania, co dzieje się w Fundacji Holy Mary Team, która przygotowuje wiele akcji maryjnych. Tak, ale jeszcze tak zatrzymując się przy tej najnowszej akcji Pokochaj Maryję,
pomyślałam o tym, że ważne są też świadectwa. Bardzo jest ważne świadectwo i tym świadectwem tak naprawdę to jest to, co robimy w tym momencie. Czyli nie tylko moje świadectwo, ale także i świadectwo ludzi, którzy współpracują tak w jednym, w drugim zespole i angażują się. Też chcąc, przemieniając swoje życie, bo pracujemy, można powiedzieć, dwoma, trzema zespołami takimi produkcyjnymi. I też ludzie akurat chcą poznać też Maryję czy też Pana Jezusa od innej strony niż to na przykład wcześniej znali, że Kościół, księża, ludzie, moherowe berety i tak dalej. Tak? A dokładnie tak. A tutaj młodzi ludzie... Można żyć, spełniać swoje pasje, tak działają, realizować tak? się, po prostu działać. Działają i robią ambitne dzieła, jak na ludzkie możliwości? Oczywiście no, możliwości. Na tym etapie tak, no, chyba tak. Bo można by było powrócić jeszcze raz do Twojego pielgrzymowania, na ludzkie patrzenie i możliwości, to ta pielgrzymka piesza do Kibeho to była po ludzku niemożliwa. Tak, ani pielgrzymka, ani realizowanie tego ruchu, tak? Fundacji już teraz Holy Maritim. Mhm. A wszystko się zdarzyło? Wszystko się zdarzyło i to jest wszystko dalej. Chodzenie po wodzie, tak? Zaufanie takie na maksa, chociażby akurat w kwestiach produkcyjnych, w kwestiach, nie wiem, pozyskiwania środków, pozyskiwania darczyńców, to wszystko jest tak naprawdę wielką, wielką, wielką łaską. Oczywiście trzeba się napracować. To nie jest tak, że jest, że chodzi, masz Piotr tutaj, masz tutaj tyle i tyle. Nie, to tak nie tak działa. Nie ma. Tak nie ma. Jest trochę stresu i nerwów, ale w tym wszystkim akurat to są te niewygody, które między innymi jedna z kilku niewygód, które po prostu trzeba przeżyć. Ale jak Maryja powiedziała w Kibeho, nikt, kto nie przeżywa cierpień, trudności, nie przychodzi do nieba, więc tymi orędziami też żyję cały czas. Wiem, że te trudności akurat, one idą gdzieś takiego sejfu niebieskiego, że z tych cierpień, z tych trudności przeżywanych, ofiarowanych Panu Jezusowi, tam się zbiera pewien majątek i później gdzieś tam te nawrócenia też poprzez łaskę są dawane. Się. Dokładnie tak. Czyli jest zaangażowanie, czyli jest poświęcenie, jest zaufanie, jest modlitwa oczywiście, prawda, żeby Maryja w tym wszystkim prowadziła, żeby to był jej plan, żeby ta współpraca między nami, między mną a nią, żeby była po prostu bardziej po jej myśli niż... Czyli na co dzień jesteś z modlitwą za Pan brat? Cały czas. No bez modlitwy, bez Eucharystii, bez zaufania, bez żywej takiej relacji z Panem Bogiem i z Maryją. Byłoby nie ma szans. Ciężko. Nie, no, komercyjny projekt można, że tak powiem, inaczej wprowadzić. Tak? Ten akurat trzeba pełnego takiego zaufania i pełnego poświęcenia Panu Jezusowi i Matce Bożej, żeby iść. Walczymy o duszę, walczymy o nawrócenie. I faktycznie to jest walka, chociaż nie wyciągamy mieczy, nie wyciągamy karabinów, ale nie jest taka walka, jak sobie wyobrażamy, ale ja zdaję sobie sprawę ze swojego doświadczenia. Nie wiem, co by było, gdybym się nie nawrócił. Być może bym osiągał sukcesy jakieś, być może akurat bym poszedł całkowicie w innym kierunku, ale spotkanie z Bogiem pokazało mi, że jest szczęście, że jest radość, że można odnaleźć siebie, tak? Bo ludzie szukają szczęścia, radości, siebie szukają, spełnienia szukają. W momencie, kiedy człowiek spotka Jezusa, w momencie, kiedy wyjdzie mu na spotkanie, oczywiście to jest proces, to trwa bardzo, czasami bardzo długo, trzeba dojrzeć, bo to nie Pan Bóg potrzebuje, tylko my potrzebujemy siebie jakoś tam oczyścić. Po tak? drodze doświadczać różnych rzeczy. Doświadczać, relacji, dokładnie tak, trudnych relacji, cierpienia, niewygód, różnorakich, bo to są różne problemy. Ale nie można się zniechęcać? Nie można się zniechęcać, bo Pan Jezus też Pan Jezus też pomaga. Wystarczy przyjechać na Jasną Górę, pobiec z Maryją i ona też umacnia. Ona też umacnia. Przyjeżdżasz tutaj do Maryi, bo Kibeho, taka droga poza granicę. Tak, i walczymy właśnie o tę duszę, tak żeby jak najwięcej ludzi spotkało właśnie Pana Jezusa, spojrzało inaczej, żeby On mógł przemieniać, żebyśmy w konsekwencji trafili tam, gdzie Pan Jezus na nas czeka, czyli w Królestwie Niebieskim, ale już żebyśmy tutaj przemieniali swoje życie. I tutaj doświadczali szczęścia, bo tak, przecież tak, o to tak, dokładnie chodzi tak. też, żeby być szczęśliwym, no. a nie cierpieć, tak, szczególnie na własne dokładnie życzenie. Tak. To dokładnie tak, ale nawet i w cierpieniu spotykając na przykład Pana Jezusa, to zaczyna ma to sens, to się zaczyna po prostu kleić, tak? Człowiek zaczyna okej, cierpię w porządku, ale Pan Jezus, no jak ja mówię, cierpienia, okej. No to w takim razie jest lżej, prawda? Maryja też bardzo cierpiała, prawda?
Jeszcze nawiążę do roku obecnego, bo ten rok w Kościele Polskim jest bardzo maryjny. 300. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, objawienia w Fatimie, tak, stulecie. Prawda? Więc ty wyruszasz w roku wiary, a teraz dużo lat akcji objawień... dużo akcji maryjnych właśnie w tym roku, w 2017. Ale jeszcze może tak na zakończenie, czy ty uważasz z własnego doświadczenia, że jednak takie akcje maryjne są potrzebne, mimo że jesteśmy krajem maryjnym, tak trzeba powiedzieć? Oczywiście, że tak. No, się uważamy za kraj maryjny i tak jest. Maryja nas wybrała i daje to łaskę. Wyprasza u swojego Syna właśnie, Pana Boga, te łaski potrzebne, żebyśmy tutaj byli też ludźmi maryjnymi. Powiem tak, no, trzeba wzrastać tej maryjności. Maryjność to nie tylko odmawianie różańca, ale maryjność to też postawa pewna, w której trzeba dojrzewać. Postawa to znaczy żywa relacja z Marią, żywa relacja z Panem Jezusem. I życie Ewangelią, tak? Czyli świadectwo. Jeszcze na zakończenie, żywa relacja. Świadectwo czyli... takie, że jest sens. Postawa swojego życia. Tak, postawa swojego życia, tak. Pięknie dziękuję Ci za spotkanie, za przybycie do studia i jeszcze raz gorąco Państwa zachęcamy na strony internetowe. Tam najnowsza akcja Fundacji Holy Mary Team, fundacji, która zorganizowała akcję Pokochaj Maryję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.